W tym materiale skupimy się na bezpieczeństwie i prywatności naszego iPhone'a. I jak zawsze do tego celu wykorzystamy funkcje dostępne w ustawieniach systemu iOS. Zatem do dzieła! Może się Wam to wydać trywialne, ale jedną z podstawowych rzeczy jest to, aby nasz iPhone możliwie jak najszybciej otrzymywał bieżące aktualizacje zabezpieczeń. By mieć pewność, że nasz telefon priorytetowo traktuje pobieranie i instalowanie poprawek bezpieczeństwa, należy wejść w ustawienia, a następnie wybrać sekcję ogólne. Dalej wybieramy pozycję uaktualnienia. Jak możecie zobaczyć, ten iPhone wymaga właśnie pilnej aktualizacji. By nadać priorytet właśnie takim poprawkom dla systemu, należy wejść w uaktualnienia automatyczne, gdzie oczywiście zaznaczamy wszystkie dostępne opcje, w szczególności ostatnią, która sprawi, że od teraz telefon będzie automatycznie pobierać i instalować pilne łatki dla zabezpieczeń. Pamiętajcie tylko, że do przeprowadzenia aktualizacji iPhone domyślnie wymaga stałego połączenia z siecią Wi-Fi, a stan baterii w Waszym urządzeniu musi przekraczać 50%. W przeciwnym razie telefon należy podłączyć do zasilania. Zwykle cały ten proces pasuje do rutyny większości użytkowników, kiedy telefon jest podłączany na noc do zasilania i wtedy domyślnie przeprowadza aktualizację systemu. To ustawienie pozwoli Wam nie tylko zadbać o swoją prywatność, ale również przy okazji zbawiennie wpłynie na pracę samej baterii. W tym celu wchodzimy w ustawienia, a następnie zjeżdżamy do sekcji prywatność i ochrona. Wybieramy pierwszą pozycję usługi lokalizacji, a następnie możemy dokładnie sprawdzić, które aplikacje korzystają z danych o naszym położeniu i kiedy to robią. Warto w tym miejscu przemyśleć, którym aplikacjom udzielacie takiej zgody i w jakim trybie. Stałe namierzanie naszego położenia potrzebuje stosunkowo niewiele aplikacji i nie warto upoważniać do pobierania danych z GPS tych aplikacji, których funkcjonalność tego w ogóle nie wymaga. Pamiętajcie również, że niektóre z nich potrafią wiele razy w ciągu tego samego dnia pobierać takie dane, co również wpływa na pracę baterii. Nie tylko aplikacje w naszym iPhone'ie korzystają z danych o naszej lokalizacji, ale również robi to nasz system, który pewne usługi ma domyślnie włączone. Warto zatem wejść w ustawienia, zjeżdżamy do sekcji prywatność i ochrona, następnie usługi lokalizacji, zjeżdżamy na sam dół i wybieramy usługi systemowe. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj dość pokaźna lista funkcji, które cały czas są aktywne. Rzućcie okiem na te, które ja włączyłem w swoim iPhone'ie. W dalszej kolejności polecam odznaczyć wszystkie opcje w ramach ulepszania produktu, a ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, będąc jeszcze w usługach systemowych, to ważne miejsca. Jak możecie zobaczyć, iPhone zapamiętuje miejsca, które odwiedzamy najczęściej. Teoretycznie ma to zapewniać nam przydatne informacje dotyczące lokalizacji w mapach czy kalendarzu, ale w moim przekonaniu nie ma potrzeby, by dostarczać takich danych i tworzyć kolejne rekordy. W sekcji prywatność i ochrona również warto zainteresować się polem analizy i udoskonalenia. Tutaj również należy odznaczyć wszystkie opcje, które uruchamiają niepotrzebne procesy w tle, pobierając dane z naszego telefonu. Aplikacje nie tylko mogą mieć stały dostęp do danych o naszym położeniu, ale mogą również mieć dostęp do naszego aparatu czy mikrofonu. Warto zatem sprawdzić, czy dana aplikacja dla prawidłowego działania potrzebuje wykorzystywać wszystkie te funkcje, no i dane z naszego iPhone'a. W tym celu należy wejść w ustawienia, następnie wybieramy prywatność i ochrona i po kolei przeglądamy, jaka aplikacja ma dostęp do naszych kontaktów, kalendarza czy choćby galerii zdjęć. Możecie szybko przekonać się o tym, że wiele z nich posiada zbyt szeroki dostęp. Jeśli przykładowo korzystacie z aplikacji TikTok, ale nie tworzycie na niej treści, tylko je przeglądacie, to warto takiej aplikacji odebrać dostęp do naszego aparatu czy mikrofonu. Również warto przemyśleć, czy dana aplikacja powinna mieć dostęp do wszystkich naszych zdjęć, czy tylko do wybranych. Nie zapominajcie, że każde zdjęcie w Waszej galerii przechowuje w sobie wrażliwe dane, na przykład te informujące o lokalizacji. Niektóre sytuacje mogą być dla nas kłopotliwe, kiedy ktoś przypadkowo i nieintencjonalnie może przeczytać fragment wiadomości, którą właśnie otrzymaliśmy, a wszystko dlatego, że nasz telefon był po prostu w zasięgu czyjegoś wzroku. By tego uniknąć, należy wejść w ustawienia, a następnie wybrać powiadomienia. I tutaj interesuje nas opcja podglądy.
Dzięki niej możemy zdecydować, kiedy ma wyświetlić się początkowa treść wiadomości. Jeśli wybierzemy zawsze, to po otrzymaniu SMS-a nasz telefon wyświetli powiadomienie na ekranie i ukaże kilka pierwszych zdań takiej wiadomości. Ja na co dzień korzystam z opcji gdy odblokowany, czyli treść powiadomienia wyświetla się tylko wtedy, kiedy stuknę w ekran i wykryje mnie funkcja Face ID. Będąc jeszcze w opcjach powiadomień, również warto zwrócić uwagę na pole udostępnianie ekranu. Kiedy na przykład korzystacie z funkcji klonowania ekranu, bo chcecie komuś pokazać zdjęcia z wakacji na dużym ekranie, no i dzięki tej opcji możecie zdecydować, czy w trakcie takiej sesji chcecie, aby ukazywała się belka z powiadomieniem. Bardzo sobie cenię wygodę korzystania z usługi iCloud, ale niezwykle ważne jest to, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych danych zapisanych w chmurze. Wszystkie aplikacje wykorzystujące dane z iCloud, jak na przykład aplikacja, która gromadzi zdjęcia, czy choćby notatnik, mogą dodatkowo szyfrować wszystkie zgromadzone informacje w chmurze, a odszyfrowanie będzie następować tylko, gdy zostaną one bezpiecznie wytransferowane do zaufanego urządzenia. No i krótko mówiąc, zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą odczytać dane, ale one same w sobie będą bezużyteczne, gdyby ktokolwiek chciał naruszyć do nich dostęp. W tym celu wchodzimy w ustawienia, wybieramy nasze konto Apple ID, następnie wchodzimy w usługę iCloud i aktywujemy zaawansowaną ochronę danych. Musicie pamiętać, że wszystkie urządzenia, pomiędzy którymi przekazujecie dane, muszą mieć zaktualizowane oprogramowanie i muszą być oznaczone jako zaufane. Rzecz absolutnie podstawowa, czyli korzystanie z dwupoziomego potwierdzania tożsamości podczas każdego logowania. Kiedy logujecie się na nowym urządzeniu, korzystając ze swojego Apple ID, wpisujecie nie tylko wasze hasło, ale również 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, który otrzymujecie na swojego iPhone'a. W tym celu wchodzimy w ustawienia, wybieramy nasze konto Apple ID, a następnie wchodzimy w hasło i ochrona. I tutaj koniecznie upewnijcie się, czy macie włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe. Może tak się zdarzyć, że stracicie dostęp do swojego konta albo po prostu nie pamiętacie potrzebnych haseł i nie możecie otrzymać kodu weryfikacyjnego w celu poprawnego zalogowania. Na szczęście możecie wyznaczyć zaufaną osobę, która również korzysta z iPhone'a, by za jej pomocą wygenerować kod ułatwiający odzyskiwanie swoich danych. Oczywiście druga osoba musi zaakceptować takie zaproszenie, by otrzymać upoważnienie i zostać waszym kontaktem odzyskiwania. W tym celu wchodzimy w ustawienia, wybieramy nasze konto Apple ID, a następnie wchodzimy w hasło i ochrona. Wybieramy odzyskiwanie konta i tutaj dodajemy kontakt odzyskiwania. Oczywiście w razie potrzeby zawsze można taką osobę usunąć z zaufanych kontaktów. Niezwykle przydatną funkcją jest aplikacja Znajdź, w której możemy gromadzić dane o lokalizacji wszystkich naszych kontaktów, urządzeń czy przedmiotów, no ale najważniejsze, aby w tej aplikacji widniał nasz iPhone. Wchodzimy zatem w ustawienia, wybieramy nasze Apple ID i wchodzimy w opcję Znajdź. Tutaj włączamy opcję Znajdź mój iPhone i udostępniaj moje położenie. Opcjonalnie możecie udostępniać swoje położenie innym użytkownikom iPhone'a. W sytuacji, kiedy tracimy z oczu naszego iPhone'a i podejrzewamy najgorsze, możemy na przykład skorzystać z naszego konta iCloud. Do tego celu potrzebujemy zaufane urządzenie z systemem macOS bądź iOS, albo po prostu mieć dostęp do bezpiecznej przeglądarki internetowej. Dalej wystarczy się już tylko zalogować na swoim koncie i wybrać aplikację Znajdź. Oczywiście spełni ona swoją funkcję, jeśli odpowiednio wcześniej wasz iPhone został w niej aktywowany i udostępnia swoje położenie. Dzięki temu możecie bardzo precyzyjnie zlokalizować swoje urządzenie, a w razie potrzeby odtworzyć dźwięk, jeśli jesteście w jego pobliżu. Możecie również zdalnie wymazać wszystkie dane z waszego iPhone'a, jeśli podejrzewacie, że znalazł się on w niepowołanych rękach, albo włączyć tryb utracony, który tymczasowo zablokuje dostęp do urządzenia i waszych osobistych informacji. Jednocześnie iPhone może wysłać informacje do wybranych osób, w jaki sposób się z tobą kontaktować oraz wiadomość o tym, że urządzenie zostało zgubione. Dziękuję za wasz czas i uwagę. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Dajcie koniecznie znać, z jakich wy korzystacie rozwiązań, by chronić swoją prywatność w smartfonie, a mi nie pozostaje nic innego, jak się odmeldować, także do zobaczenia, cześć!